Okay. Pan Witold Dechielski, a potem pan tutaj. Pan Witold Dechielski. Drodzy Państwo, byłem wczoraj na sesji miasta, tam zabrałem głos. Powiedziałem o tym, że błędem jest podejmowanie decyzji co do tego i kierowanie się tym, czy szkoła jest dobra, czy zła. Bo podstawą do podjęcia decyzji powinno być to, czy szkoła jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Przywołałem przykład, że jeżeli w jakiejś dzielnicy są 4 szkoły, a potrzeba tylko 3, no to wtedy jest jasne, że jedną trzeba zlikwidować i wtedy można sobie, posując się diagnozą, wybrać najsłabszą. No ale powiedziałem też, że w naszej dzielnicy jest tylko jedna szkoła podstawowa. Przepraszam, na osiedlu Bliznąg Przystaczy jest tylko jedna szkoła podstawowa i tutaj nie ma nad czym dyskutować. Można się zastanawiać, czy nad tym, czy ona jest dobra, czy zła. I powiedziałem, że w moim odczuciu ona wymaga pewnego wsparcia, ale na pewno jej nie można likwidować, bo jest jedyna. I to jest sprawa pierwsza, którą powiedziałem. Drugą rzeczą, którą powiedziałem, to to, że są 3 rozwiązania. Pierwsze to to likwidacja, ale to sobie już wyjaśnię, że nie wchodzi w grę. Drugie to włączenie do ZSO i powiedziałem też, że w moim odczuciu, w pierwszym odczuciu, najlepszym rozwiązaniem byłoby stowarzyszenie, bo wtedy rzeczywiście pani jest dyrektorem, która i rodzice rządzą. Proszę im pozwolić skończyć. To wy wtedy państwo rządzicie. To jest wasza szkoła i wy podejmujecie absolutnie wszystkie, proszę, i to też powiedziałem. Przyzna pani, że ja to też wczoraj powiedziałem. Powiedziałem najpierw, że taka formuła, po prostu taka formuła, to jest dalej darmowa szkoła. To jest najlepsza. Ale chyba są jakieś limity odnośnie dzieci, prawda? Nie ma, proszę pani, takich limitów. Proszę pani, nie ma. Moja, byłem wiceprezesem takiej szkoły, tam wiem. Ja też się dowiadowałam prawnie. Proszę mi pozwolić dalej. W każdym razie powiedziałem, że ze względu na czas to jest decyzja, która nawet, już nie wchodząc co, czy to jest rzeczywiście najlepsza, czy nie. Jest to po prostu wariant nierealny i stąd jesteśmy po prostu skazani jednak na wchłonięcie przez ZSO. Natomiast powiedziałem także o stowarzyszeniu, bo stowarzyszenie może mieć 2 funkcje. Pierwsza funkcja to po prostu sytuacja, w której stowarzyszenie prowadzi szkołę. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której szkoła jest prowadzona przez zespół szkół ogólnokształcących, to w ogóle nie ma tutaj o czym gadać. Po prostu zaczyna funkcjonowanie szkoła w nowej formule, koniec, kropka. Ale tej szkole można pomagać i tak jak już pan przewodniczący powiedział, jesteście państwo gronem zorganizowanym, które się komunikuje, bo przecież razem jesteście tutaj jakoś terminowo zwołani. I stowarzyszenie może być także organizacją, która może pomagać szkole i pomagać dzieciom waszym. Prawda? To nie jest żadna wtedy konkurencja dla szkoły. To jest organizacja, która jej pomaga. Szkoła nie może na przykład ufundować. Dobrze, może, ale ma niewiele pieniędzy, na przykład na stypendium dla uzdolnionych dzieci, na stypendium dla biednych dzieci, na opłaty dla, na przykład dla dziecka, które nie ma pieniędzy na książki. Stowarzyszenie może zbierać pieniądze. Stowarzyszenie może zbierać pieniądze. Stowarzyszenie może przyjąć darowiznę od firmy. Nie wiem, jeżeli jest jakiś prezes w firmie wśród waszych rodziców, to on takiemu stowarzyszeniu może przekazać pieniądze. I wtedy wy, bo to jest stowarzyszenie rodziców, podejmujecie decyzję. Ale pani Zosiu, proszę pozwolić mi. I wtedy wy, bo to jest wasze stowarzyszenie, każdy z was, jeżeli chce być członkiem, podejmuje decyzję. W szkole, do której chodzi pana córka? Proszę pani. 74. No, na stronie internetowej jest 60. To są dane, niektóre nie obejmują naboru z zeszłego roku. Nieważne. Mówimy teraz o waszej szkole. Jak nieważne? No co pan opowiada? Nieważne. Ale proszę mi pozwolić. No to co pozwoli, jak pan który opowiada? No. Słyszeliśmy to, jeżeli byśmy byli zainteresowani, na pewno byśmy myśleli, że... Stowarzyszenie... Nie interesuje nas stowarzyszenie, nie, proszę pana, o czym pan mówi? Nie po to my to przyszli wysłuchiwać stowarzyszenia. Ale ja bym chciała na przykład usłyszeć, pozwoli mi pani... Proszę państwa, teraz głos zabiera pan Witold Dechielski. Bardzo proszę o uwagę. Stowarzyszenie jest organizacją, którą mogą tworzyć rodzice. Po to, żeby pomagać szkole. Po to, żeby pomagać dzieciom lub robić te rzeczy, które chcą.
Stowarzyszenie samo decyduje, co chce robić i samo wybiera swoje władze. Stowarzyszenie, jeśli ma możliwość zbierania pieniędzy, to może zbierać pieniądze. W taki sposób, w jaki sobie sami zdecydujecie. Nie musicie wtedy, nie prowadzicie wtedy szkoły, ale jak uważacie, że macie jakiś pomysł na to, żeby pomóc szkole, kupić jej tablicę multimedialną, bo miasto daje za mało pieniądze, to możecie to zrobić. Bo jeżeli, bo my na przykład jako dzielnica możemy ogłosić konkurs ofert i takiemu stowarzyszeniu pieniądze przekazać. Tak? Możemy to zrobić. Stowarzyszenie może się starać o pieniądze na wypoczynek letni dla dzieci. Stowarzyszenie może to robić. Albo sobie, drodzy Państwo, stowarzyszenie, jeżeli chcecie mieć organizację, która będzie na przykład starać się o pieniądze unijne dla Waszych dzieci, to deklaruję wielką chęć pomocy Wam w założeniu takiego stowarzyszenia i pomocy w pozyskaniu środków dla takiego stowarzyszenia. Ja zawodowo zajmuję się pozyskiwaniem środków dla stowarzyszeń i też pracuję w stowarzyszeniu. W swojej historii pozyskałem dla stowarzyszeń około 7 milionów złotych, dla miast i gmin pozyskałem około 250 milionów złotych. Sam jestem fundatorem Fundacji Inicjatyw Społecznych, jestem jej wiceprezesem, jestem prezesem Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Działania, znam się na tym. Mogę Wam pomóc założyć stowarzyszenie, gdzie Wy będziecie rządzić. To jest, mam nadzieję, że w tej sprawie jeszcze się spotkamy, że znajdą się wśród Państwa, niekoniecznie wszyscy, bo ja rozumiem, że wśród Państwa mogą być osoby, które uważają, że to jest zły pomysł, ale mam nadzieję, że będą także rodzice, którzy stwierdzą, że to jest dobry pomysł. W stowarzyszeniu nie wszyscy muszą być rodzice, ale jeśli są osoby, które chciałyby włączyć się i pomagać szkole i dzieciom w zdobywaniu pieniędzy, w kupowaniu sprzętu dla tej szkoły, to ja naprawdę gotów jestem pomóc w zorganizowaniu i działalności takiego stowarzyszenia. My jako dzielnica uważamy, że taka forma pomocy może być formą pomocy dla szkoły. Po prostu i jeszcze raz deklaruję chęć. Dziękuję Panie Witoldzie, bo rozumiem, że Pan Witold może opowiadać ze względu na szeroką wiedzę w tym zakresie bardzo długo, ale wiem, że są inne zgłoszenia w dyskusji. Zgłaszał się Pan, potem Pani Zofia.